Za nami spotkanie rejestrowe mimo dobrej gry. Jak podsumowałbyś to dzisiejsze spotkanie? Wydaje mi się, że byliśmy ze zespołem lepszym, dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, więcej stwarzaliśmy sobie sytuacji i myślę, że przy odrobinie szczęścia powinniśmy wygrać ten mecz. Z swojej perspektywy i tej przerwy na reprezentację przez te dwa tygodnie bardziej będziecie żałować straconej bramki czy niewykorzystania kolejnych sytuacji i nieudokumentowania tej przewagi bramką? Wydaje mi się, że dobrze musimy przeanalizować ten mecz, popracować nad słabymi punktami, to co gdzieś tam kulało i przygotowujemy się do następnego meczu. Dla Ciebie w tym sezonie to było już 10. spotkanie, dodatkowo bardzo korzystne statystyki zarówno celnych podań, jak i najdłuższy przebiegnięty dystans w tym spotkaniu. Czujesz się już taką postacią pierwszego planu drużyny, nie tylko ze względu na przepis o młodzieżowcu? Myślę, że z każdym meczem wygląda to coraz lepiej, czuję się pewniejszy siebie i myślę, że wygląda to dobrze. Teraz przerwę na prezentację, Ty zostałeś powołany do kadry U21. To też jakiś dodatkowy bodziec do ciężkiej pracy dla Ciebie? Tak, na pewno reprezentacja dla mnie to jest bardzo duże wyróżnienie. Pierwszy raz jadę na U21, cieszę się i będę próbował tam też pokazać swoją wartość.